Synokrem. Pełne zanurzenie w wirtualnej rzeczywistości wymaga posiadania dedykowanego sprzętu, takiego jak gogle Oculus Quest 2 albo w wersji uproszczonej, tanie i proste gogle Cardboard. Zasada jest prosta. Im lepszy sprzęt, tym lepsze wrażenie. Ale do rozszerzonej rzeczywistości wystarczy tylko Twój smartfon. Naucz się tego i zobacz, jak wygenerować komputerowe obiekty w mobilnej wyszukiwarce Google bez posiadania dodatkowego sprzętu i specjalnych umiejętności. Zapraszam. I tutaj na górze wpiszemy tyranozaur. Tyranozaur. To zobaczcie, że na dole pojawia się zobacz tyranozaura w 3D. Po kliknięciu zobacz tyranozaura w 3D, czyli wyświetl w 3D, klikam teraz. Tyranozaur się pojawił jak prawdziwy. On tutaj wydaje odgłosy. Możemy go powiększyć albo pomniejszyć. Zobaczcie, że na dole pojawiają się inne dinozaury, czyli tego tyranozaura możemy zamienić na jeszcze innego dinozaura, który na dole tutaj się pojawił. Możemy go zobaczyć z każdej strony, czyli mamy model 3D, no ale tak naprawdę najlepsze jest to, że możemy tego dinozaura wyczarować u siebie w sali, w pokoju czy w miejscu, w którym Państwo pracujecie teraz. Czyli jeżeli klikniemy wyświetl u siebie, znajdziemy podłoże, czyli to podłoże będzie naszym markerem. To ten dinozaur, o, on jest tutaj, zobaczcie. Ja go postawię na ziemi, na podłodze u siebie w pokoju. I mamy takiego kolegę, który sobie tutaj stanął. Możemy go obejść. O, zobaczcie, widać tu moją rękę. Także bardzo fajnie, jeżeli macie, czy też pracujecie z małymi dziećmi, to na Dzień Dinozaura zrobić sobie takie zdjęcie, że dzieci staną w tle, a z przodu stanie taki potwór, który zrobi sobie z nimi wspólne zdjęcie. Warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób operować tutaj po wyświetleniu obiektów 3D u siebie, czyli przesuwanie palcem góra-dół, no to jest góra-dół, powiększanie, no to tradycyjnie rozszerzanie, natomiast obracanie, to musimy kręcić palcami po to, żeby można, o tak jak teraz, żeby go, można było go zobaczyć z każdej strony. Oczywiście pokazanie dinozaura, tak jak mogę go zamienić tutaj na jakiegoś innego jeszcze, zobaczymy tego, o takiej trudnej nazwie. O, gdzieś tu. No widzę, że on się tu w całości chyba nie wyświetlił. Tak, on się w całości nie wyświetlił. No dobra, ale słuchajcie. Google pozwala nam na wykreowanie wiele innych rzeczy. Ja widzę, że dużo na czacie się pojawia. Za chwilę na ten czas zajrzę. Dobrze? Proszę Państwa, dajcie mi chwilę, tylko skończę te elementy związane z Googlem. Pozwala na pokazanie wielu innych rzeczy. No, fantastyczne są zwierzęta i od tych zwierząt moja ulubiona panda. Jeżeli wpiszecie panda, panda wielka, to tutaj również zobacz pandę wielką w 3D, po kliknięciu wyświetl w 3D. Pojawi się gruba panda, która wcina eukaliptus. O, panda już jest. Ale zobaczcie, na dole mamy wiele innych zwierząt. Psy, szop, rekin, orzeł, pingwin, tygrys, lew i jeszcze kilka innych. No i oczywiście, gdybym chciał tą pandę posadzić u siebie na podłodze, klikam wyświetl u siebie. Szukam podłoża. O, panda gdzieś sobie tu usiadła. O, zobaczcie, jest tutaj. Czyli gdyby wasze dzieci chciały mieć koniecznie jakieś zwierzę w domu, czy zwierzę w szkole, czy w przedszkolu,
no to możecie taką pandę czy takiego psa gdzieś tam wyczarować, chociaż na chwilę. Z rzeczy bardziej poważnych, wyszukiwarka Google umożliwia jeszcze kilka ciekawych rzeczy. Tutaj przygotowując się do tego spotkania, myślę, że ciekawą rzeczą może być, mogą być podróże w kosmos. Jeżeli wpiszecie Apollo 11, pojawią się elementy z wyprawy na Księżyc. O, tu jest akurat moduł dowodzenia, czyli kapsuła. Natomiast gdybyśmy chcieli inne elementy z tej wyprawy, strój kosmonauty na przykład, albo taki marsjański czy księżycowy łazik, który tu się znajduje, wybrałem tego łazika, klikam wyświetl u siebie, no i mam nadzieję, że ten łazik tutaj zaraz się pojawi. O, jest tu łazik. Także również to może być jakiś pomysł na to, żeby pokazywać tego typu zjawiska, czy tego typu rzeczy. Proszę Państwa, na naszym blogu, na blogu Aktywny Nauczyciel, tam trochę więcej jest opisane o tych elementach, które w wyszukiwarce Google się pojawiają, także zachęcam do tego, żeby, jak ktoś z Państwa jest zainteresowany, żeby to jeszcze zobaczyć, co takiego tam jest.